Witam wszystkich z tej strony Przyczajony Lemur, a to kolejny odcinek gry polską w Hearts of Iron 4. Gram komunistyczną Polską, dołączyłem już dawno do pańskiego militarnego, pokonaliśmy Niemcy, Włochy. Została nam teraz chyba tylko Japonia z takich znacznych przeciwników. Ale w międzyczasie trzeba zająć się Turcją. Już się zresztą dzieje. Tutaj Grecja ma dużo dywizji, nie muszę się martwić o to, że tam przejmą to, więc zaatakować wszystkim, co moje. Jak tutaj wygląda sytuacja? Z tego co pamiętam, tak, mam dwa fronty. Tych. Ja tak, 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 okej. Okay. A wy już tu idziecie. Gdzie idziecie? Idziecie tam. Długo nie trenuję, mam w sumie dużo ludzi. Ale pilnie nic nie potrzebuję. Okay. Jeszcze 310 dni i chcę potem Ułana zbadać sobie. Wtedy jeszcze w ciągu tych 310 dni chcę zdobyć ten bonus do badań na czołgi. Ale najpierw chyba jeszcze coś z flotą. Wodzie podwodne czy niszczyciele? Nie, bez znaczenia. Cruisery się budują powoli. Budować aż tyle tego wszystkiego. Dwa na miesiąc. Teraz brakuje stali. Mam. Nie zbadałem. Podejrzewam, że zbadam też sobie sztuczne stworzenie ropy i gumy. Bo ropę muszę trochę importować. Nie wiem, jaką część tego, co tu zająłem, to trzymam dla siebie. Też bardzo wiele tutaj nie ma. Jak tam z eksportu? Tylko 3 dostaje fabryki. Ale to też się przyczynia do bonusu, do badania i szybkości budowy i wydajności fabryk. Okej, nie udało się zaatakować, kupuj tam. Dywizję jeszcze się. Użyć. Jakbym ten auto. Mało dywizji to jest przepis. 19. Dobra, małe dosyć prowincje tu są. Małe w porównaniu do tego, co jest w Europie, to pewnie. Normalne, tu są bardzo duże. Jak tam z Turcją? Chodzi do przodu.
karę się przejmie może zaraz. Pójdźcie lepiej tu. Czego tam brakuje znowu stali. Ruch oporu pod kontrolą. To jest kontrolowane przez Wielką Brytanię, więc ja się tym nie przejmuję. Zaraz się Turcja poda. Sporo przed czasem, więc... Chciałem zbadać ropę, chciałem zbadać z gumą. Jakieś miasto. Oni tu nie mają planu, że ofensywnego nie mają. Nic konkretnego, po prostu żeby zdobyli bonus za planowanie. I co tu robią? Co się stało? Z tego laga nie wybrałem mi się. To się nie podzielił. Aha. Teraz ogarnąć teraz. Tutaj Holandia, Włochy atakuje. Okej. Okay. Niezgodny stal, a nie ropa. Tą konstrukcję... Sama infrastruktura się naprawia. Na razie to zostawię. Niech się to stocznie. Też to są chyba bazy, a nie stocznie. Te wysepki. Okej. Nie chcę sił ekspedycyjnych od Grecji. Opa, ten plan może. Za 4 dni kolejny poziom sprzętu do inwazji. Wielka Brytania mnie nie lubi ganiać moje wojsko. Okay. Będzie L. To podbite chyba, tak?
No tutaj w Afryce to już nie moja broszka, że tak powiem. Szesnaście dywizji dookoła jednej pustej prowincji. No nieźle. Tutaj jakieś rosyjskie jednostki się zapodziały. A, bo robili tutaj właśnie taką dziwną linię. Coś im to najwyraźniej nie wyszło. Na agresywne ustawione. Mam tutaj takiej pustej prowincji, nie tylko. Nawet nie mam mówić o atakowaniu jakieś. Z zapasami. Zacznę jakąś taką inwazję przygotowywać. Można by pomóc mi jeszcze tą zająć. Przejść wojska, które są w drodze. Niech będzie wszyscy wy. Najpierw tu. I przygotuję inwazję. Nie będę wykonywał jej na miasta, bo tam na pewno będą gdzieś wojska stacjonowały, a wtedy. A atakując wojska z morza jest bardzo duża kara dla zwykłych dywizji. Ja marynarzy chyba nawet nie zbadałem. No, ktoś tam się poddał. Ibeja, fan, Petria, coś tam. Nie, no dobra, Bay Free State. Ale nie mam pojęcia, gdzie to było. Bay San ma Free State. Tutaj. Mają nawet. Nie, to sojusznicy po prostu mieli w jeszcze ich prowincjach wojska jakieś.
Nie lubię takich frontów. Brzydkie to. Niby nie mają jednostek, ale moje wojska i tak nie będą same do przodu parły. Cienkie zapasy. Nie lubię takich wojen. Jeśli chcę. Oj. I spróbujemy odkryć te 5 dywizji. Pomoże w ataku, żeby ich tam trochę dłużej przytrzymać, na chociażby. Jedna taka dywizja. Też dobra, nie śpieszy im się. Base. Będą próbowali iść, to wtedy zaatakuje, aczkolwiek chyba już zdążą. Jak tam przejdziesz, to od razu na nie. Ej, ulepszone wyposażenie piechoty. Wyposażenie wsparcia, obrona, przebicie. Hard ataki piersi. To tak. Tylko dla piechoty. Piechota nie ma zbyt dużych tych statystyk i tak. Cokolwiek nie zaszkodzi, nie? Hard attack 2, więc będzie miał 2,5. Dobra, niech będzie. Tam 5 będzie rozwalonych. Tutaj wam idzie, okej. Tu. Mocy politycznej wystarczająco na coś. 10% więcej doświadczenia czy wsparcie. Teraz tak, air support to było. I dla samolotów bliskiego wsparcia tylko. To mnie to nie interesuje, więc tu jest 10% więcej doświadczenia, a dla tych prędkość może się przydać. Na pewno w tych dwóch. Dobra, weźmy na razie samoloty, chyba mam gdzieś jakieś już w użyciu nawet. Wątpię, żeby coś tam mieli do roboty, ale... Nie, anuluję to. Ile mam samolotów tak w ogóle? 600 tylko. Kupuję jeden dziennie czy tygodniowo? Dziennie. A prawie. Ale to są za słabe zapasy raczej, żeby... Tutaj pomoże. Pięćset myśliwców. Sea of Japan na pewno będę musiał mieć pod kontrolą, żeby tą inwazję przeprowadzić. Czy wróg ma tam jakieś samoloty? Nie wygląda, ok. Czego mi tam brakuje? Ropy. Stali. Tylko po jednym, ale niedługo pewnie będzie brakować więcej, a już mam sporo fabryk, więc mogę takie trochę marnować. O, teraz tutaj będzie ruch oporu.
To chyba nie potrzeba nawet. A nie, jest jedno miasto. Gdyby nie było miasta, no to wtedy nie potrzeba tam umieszczać żadnych dywizji, żeby to kontrolowali. No i wy tutaj dajecie radę. Taki. To odpalę. Już kiedy gra działa, nie, w sensie nie jest zapauzowana, ciężko się wykonuje rozkazy przy takim lagu. Czy to było? Tak, pod moją kontrolą już są niektóre prowincje tutaj. Co tutaj Grecja narobiła? Czy wyślę prosto tam? Nic ciekawego nie dzieje. Prawie żadnej frakcji nie ma. Jeszcze trochę w Niemczech, w Niemczech. Jejcie, co ja mówię, w Afryce się jeszcze trzymają. Okej, mam wolne fabryki. Co nimi budować? Chciałbym już zacząć rafinerię. Jeszcze nie mam jej zbadanej. Ile jeszcze? 117 dni. Ja mam sporo wolnych miejsc. Tutaj też. Warszawie nie aż tak dużo. Krakowie całkiem. Chcę sobie pozostawiać miejsca, żebym potem miał gdzie rafinerię budować. Tutaj, powinno być miejsce na stocznie. Tu rafinerię sobie jak będzie. Wydaje mi się, że to jest tak, że jak... Dlaczego zwykle staram się nie wrzucać produkcji do okupowanych terenów? Wydaje mi się, że one zwiększają wartość prowincji stanu w trakcie rozmów pokojowych, przez co nie będą mógł ich przejąć wtedy. Dlatego zwykle się tym wstrzymuję, aż moje normalne ziemie będą rozbudowane. Ruchu poru pod kontrolą, to jest Grecji. A, chodziło o to, że tu nie mają branego konkretnie. Just in case. Reszta. Pierwsze tutaj już. Ej, ten rozkaz już ma wykonywanie. Anulować.
Podejrzewam, że już ma 9 poziom. A nie, 8 dopiero. Mamy planowanie, maksymalne okupanie, szerokość bitewna i zmniejszone zużycie zapasów. Organizacja niedługo będzie. Nie pamiętam teraz, co robiło co. Któreś z tego na pewno zwiększa szanse na. Szanse rezerw w bitwie na dołączenie do walki. A drugie, co robiło? Drugie zwiększało prędkość odnowienia organizacji, chyba, więc no to Organization Person to jest właśnie odnowienie organizacji, a Charismatic to będzie szansa na dołączenie do frontu. Jak tam moja flota? 109 stateczków. Całkiem. Aczkolwiek słabe stateczki. To my, chociaż nie, no mam już trochę tych ciężkich krążowników, tylko dwa. Ale to zawsze coś. Ej, coś. Jest na lekkie krążowniki, nawet na razie nie będę tego brał. Bonus na doktrynę, okej. Nie przydałoby się, żebym je zaczął robić. To 42. Wysyłanie tak floty bez żadnych doktryn to cienki pomysł. Nie wiem, jak tam priorytetyzuje. Sztuczna inteligencja doktryny morskie, ale wydaje mi się, że to cienki pomysł. Co oni tu znowu narobili? No jak poprzejmę ten kawałek, to odepnę wszystkie te jednostki wroga, które tu są. W sumie nie wszystkie, bo część jest chyba właśnie jeszcze mękło. Flaga. Kilka takich kolorków. To jest chyba ich? Nie, to jest Wenezueli. A to wszystkie, które nie są mękło, będą odcięte. Zapasów swoich. Może tak na razie. Jest za szeroki ten front dla tylu jednostek, ale chłopaki dają radę póki. Co oni tu zrobili? Jeny. No właśnie, a potem się dziwię, co ten front taki długi, że tyle jednostek potrzeba. Jakieś inwazje? Teraz. To tam może dawać. Nie, no nic nie może tam dopłynąć. Mamy pod kontrolą tą cieśninę. Burgas, a to nie, no jest. Mogłowie nie mogą. Neutralni mogą tylko sobie handlować. Nie wiem. Dobra, na razie tak czy siak ta inwazja się nie odbędzie. I tu się połączył front. No, zaraz ich trzeba tu otoczyć.
Aczkolwiek... Ja tu mam... Jedna? 318. Tutaj jeszcze przyjdę do tych. Tutaj jest pewnie ileś też. Nie, tylko jedna była. To? Tam. Zamiast to iść tam na dół, też na południe. I do tego frontu. I sobie dają radę. Trzeba teraz zgromić jednostki. Ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę. Dziękuję. Tak, dziękowałem już wszystkim. No, to do usłyszenia następnym razem.